Teresa uprawia skoki ze spadochronem. Krzywa na poniższym wykresie opisuje wysokość, na jakiej znajdowała się teresa mierzoną w metrach, w funkcji czasu mierzonego w sekundach od momentu skoku. Uzupełni następujące zdanie. Takie mamy polecenie. Pomiędzy trzecią a 8 sekundą po skoku, wysokość na jakiej znajdowała się teresa malała średnio w przybliżeniu, o, i tutaj jest puste miejsce, w które mamy wpisać wynik, metrów w czasie jednej sekundy. No dobrze, czyli mamy obliczyć, ile średnio, w jakim tempie średnio traciła wysokość pomiędzy 3 a 8 sekundą po skoku. No i mamy to odczytać z tego wykresu. Najpierw może przypatrzmy się, żeby zrozumieć lepiej, co ten wykres przedstawia. Czyli widzimy, że tutaj mamy czas na osi poziomej, czas jest w sekundach, na osi pionowej mamy wysokość. No i widzimy, że startuje z 700 metrów. I na początku opada wolno, ale potem to opadanie jest coraz szybsze, coraz bardziej nachylona jest tutaj ta krzywa, która reprezentuje to, jak ona opada, aż do tego momentu. I tutaj nagle to opadanie zwalnia, i tutaj już opada, nadal opada, traci wysokość, ale już stosunkowo wolno w porównaniu z tym, co było tutaj, no to dużo wolniej. Tutaj widzimy, że nachylenie tej krzywej jest, jest bardzo duże, a tutaj ono nagle maleje. No, łatwo jest zinterpretować. Ten wykres. No w tym momencie po prostu ona otwiera spadochron. Czyli tutaj spada bez spadochronu i cały czas przyspiesza, coraz szybciej opada. Tutaj nagle otwiera spadochron i opadanie zwalnia. I tutaj już powoli, spokojnie opada sobie dalej na spadochronie. Czyli spadochron otworzyła 200 metrów nad ziemią. No to jest bardzo nisko. No ale dobrze, powiedzmy, że, że tak to było zrobione. No i teraz pytanie było: jaka jest średnia prędkość opadania? O ile średnio malała? Wysokość pomiędzy trzecią a 8 sekundą po skoku. No to zobaczmy, na jakiej wysokości była w trzeciej sekundzie. Tutaj mamy trzecią sekundę. W trzeciej, 3 sekundy po, po skoku, to była na wysokości. Zaraz to odczytamy, no gdzieś tutaj jest, na takiej wysokości. No to to jest gdzieś w połowie między 600 a 700 metrów. No to odczytajmy, że ta wysokość w chwili 3 sekundy jest równa. No, w przybliżeniu zawsze jak odczytujemy z wykresu, to jest tylko pewna przybliżona wartość. W przybliżeniu jest równa 650 metrów. A 8 sekund po skoku, zobaczmy, to będzie tutaj. O, to jest jakiś taki punkt. No to to jest tak mniej więcej w połowie między, między 350 a 400. To Ja bym powiedział, że to jest w przybliżeniu. Pytają nas o odpowiedź w przybliżeniu, więc. Możemy sobie tu przybliżyć, że wysokość w chwili 8 sekund to jest mniej więcej w przybliżeniu, jak jest powiem połowie między 350 a 400, to znaczy, że to jest 375, powiedzmy, metrów. No i teraz mamy obliczyć średnią prędkość. Czyli musimy obliczyć, o ile tutaj zmalała ta wysokość, czyli tak naprawdę to jest, możemy to jakby przybliżyć tutaj to opadanie, sieczną i znaleźć nachylenie tej siecznej. Obliczyć jaki jest stosunek delta H, czyli zmiany wysokości, do delta T, do czasu jaki upłynął. Czyli trzeba obliczyć H na końcu, wysokość na końcu w chwili 8 sekund, odjąć wysokość na początku w chwili 3 sekundy, podzielone przez różnicę czasu, czyli 8 sekund odjąć 3 sekundy, czyli to się równa w przybliżeniu, bo tutaj wziąłem przybliżone wartości. H od 8 sekund to jest 375 metrów w przybliżeniu. Odjąć h od 3 sekund, czyli te 650 metrów, no i tutaj muszę podzielić 8 sekund odjąć 3 sekundy, to będzie 5 sekund. Czyli jak tutaj wykonam to odejmowanie. 375 odjąć 650, to ile to będzie? Jakby tu było 400, to to by było minus 250, ale tutaj jeszcze, jeszcze 25 brakuje do 400, czyli to będzie minus 275 metrów. Przez 5 sekund. Sprawdźmy, czy dobrze. 275 dodać 375 to będzie 500 i 150, 650. Zgadza się. No, i teraz trzeba jeszcze wykonać to dzielenie, może tutaj sobie z boczku to podzielę pod kreskę po prostu, czyli 275 mam podzielić przez 5, to 27,5 się mieści 5 razy, 5 razy 5, 25. Odjąć zostaje 2 i 5, znowu 5, czyli 55 będzie, bo tutaj nie ma żadnej reszty, czyli to średnie tempo opadania wychodzi równe minus. 55 metrów na sekundę. Czyli taka jest średnia zmiana wysokości, tak powinienem powiedzieć. Minus 55 metrów na sekundę. No dobrze. No i teraz moglibyśmy chcieć tutaj wpisać w pole odpowiedzi minus 55 metrów na sekundę. Ale zastanówmy się, czy to zdanie wtedy będzie miało sens. Pomiędzy trzecią a 8 sekundą po skoku wysokość, na jakiej znajdowała się Teresa, malała średnio w przybliżeniu o minus 55 metrów w czasie jednej sekundy. Jeżeli tu jest napisane, że malała, no to nie ma sensu pisać, że malała o minus 55 metrów w czasie jednej sekundy. Dlatego, że jeżeli mamy napisane, że malała, no to już bierzemy pod uwagę to, że ta wysokość maleje. No więc nie możemy napisać, że maleje o minus 55. Tylko musimy napisać, że. Maleje o 55 metrów na sekundę. Tutaj już bierzemy pod uwagę, że wysokość maleje, że jak gdyby przyrost wysokości jest ujemny, w tym słowie maleje. Gdyby pytali nas, jakie jest, jakie jest średnie tempo zmian wysokości, no to wtedy byśmy powiedzieli, że średnie tempo zmian wysokości jest równe minus 55 metrów na sekundę. A jeżeli Mówimy, że wysokość malała średnio w przybliżeniu, no to już podajemy bez tego minusa. Malała o 55 m na sekundę, czyli zmiana wysokości była ujemna. Średnia zmiana wysokości była minus 55 m na sekundę, czyli malała o 55 m na sekundę średnio.